Piknik był podsumowaniem rocznego projektu realizowanego w ramach obchodów Tygodnia Osób Niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie finansował Urząd Marszałkowski oraz samorządy powiatu Chrzanowskiego i Olkuskiego, bo to właśnie ośrodki z tego terenu brały w nim udział. W minionym tygodniu można było zobaczyć to, co działo się w ramach tej inicjatywy przez cały rok, a działo się sporo. Były warsztaty plastyczne, sportowe, zajęcia integracyjne i taneczno-muzyczne. Próbkę tych działań pokazano podczas pikniku. Myślę, że to jest szalenie ważne, przede wszystkim dla podopiecznych, że oni mogą pokazać swój dorobek, a więc prace plastyczne, prace rękodzieło, ale to, co jest tutaj najbardziej ulubione, to oczywiście występy muzyczne. Bardzo ciekawe, to nie jest tylko takie łupu-cupu, tylko na przykład orkiestra Albert Benz, która składa się z uczestników aż 3 warsztatów, składająca się z 70 paru osób, gra na różnych instrumentach, perkusyjnych i innych, to wymaga ogromnej pracy. Na pikniku atrakcji nie brakowało. Można było nie tylko zobaczyć występy artystyczne, ale wziąć udział w zajęciach sportowych, grach towarzyskich, czy skosztować przygotowanych na tę okazję przysmaków. Dla każdego, co coś się znajdzie, są to uczestnicy z wszystkich placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi z powiatu olkuskiego i chrzanowskiego. Łącznie ponad 200 osób. Jak podkreśla kierownik warsztatów, trwające przez rok przedsięwzięcie miało kilka pozytywnych aspektów i na pewno warto było w nim uczestniczyć. Efekty są widoczne i te tutaj naoczne w formie prac, jak i te efekty terapeutyczne, czyli integracja społeczna, czy usprawnienie i osób niepełnosprawnych. Festiwale, warsztaty czy spotkania integracyjne w ramach tego projektu odbywały się w różnych placówkach wspomagających niepełnosprawnych z obu powiatów, chrzanowskiego i olkuskiego. Finał zaplanowano w ogrodach Chrzanowskiej Fundacji, która notabene kilkanaście razy w roku otwiera swoje podwoje w ramach podobnych imprez, także dla mieszkańców gminy.